Prawie 7 minut po godzinie 10. Marcin Wiku, dzień dobry. To jest poranna rozmowa w telewizji w Polsce.pl. Dzisiaj naszym gościem jest Maciej Wąsik, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zastępca ministra koordynatora służb specjalnych. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, witam serdecznie. No tak jak czytam Gazetę Wyborczą od soboty tak naprawdę, to jest pan jednym z głównych odpowiedzialnych za aferę reprywatyzacyjną, można powiedzieć. To oczywiście niedorzeczne. Ja chciałbym powiedzieć, że tylko dzięki temu, że nastąpiła zmiana władzy i że szefem CBA został Ernest Bejda, a koordynatorem do spraw służb Mariusz Kamiński, tylko dzięki temu, dzięki ich determinacji, a także dzięki determinacji prokuratury pod kierownictwem Zbigniewa Ziobro, udało się doprowadzić do sytuacji, w której w końcu zaczęła być rozwikływana afera reprywatyzacyjna w Warszawie. W końcu zostały postawione zarzuty na początku kilku osobom, a w tej chwili już bodajże 25 osób ma zarzuty reprywatyzacyjne i ja raczej czuję się w tym gronie jako człowiek, który doprowadził do tego, że udało się aferę reprywatyzacyjną zacząć wyjaśniać. To może właśnie w tym leży klucz, bo mówimy, skąd to stwierdzenie. Jakub R., były wiceszef Stołecznego Biura Gospodarki Nieruchomościami, czyli człowiek, który wydawał te decyzje zwrotowe, miał tak naprawdę klucze do tej złodziejskiej reprywatyzacji, został zatrzymany w styczniu 2016 roku przez CBA, napisał pisma i do prokuratury, i do pani Hanny Gronkiewicz-Waltz, w której wskazuje, pyta, czy domaga się wyjaśnienia razem z Hanną Gronkiewicz-Waltz, jaką rolę pełniły służby specjalne w procesie reprywatyzacyjnym. Ogromny dwustronicowy artykuł w sobotniej Gazecie Wyborczej. Jakub R. oskarża służby PiS i tam co już pojawia się pana nazwisko. No tak, tylko że to są insynuacje nie poparte żadnymi faktami tak naprawdę. Ja powiem tak, rola była taka, że służby doprowadziły do wykrycia tej afery, bo przecież to Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało Jakuba R., jego najbliższą rodzinę, ojca i matkę, i prowadzi na zlecenie prokuratury śledztwo, które no, idzie bardzo dynamicznie. Tak jak powiedziałem, 25 osób mają zarzuty i nie ma tam żadnego tła służb specjalnych, na pewno nie CBA. Chciałem powiedzieć tak, że nie można wierzyć, tak jak wierzy Gazeta Wyborcza, osobom, które oskarżają tych, którzy go wsadzili do aresztu. Jakub R. o donosach jego, między innymi pisanych do prokuratury, na pana Kamińskiego i na pana Bejdę, napisał jako pierwszy portal w polityce.pl, co zresztą wywołało ogromne wzburzenie redaktora Wojciecha Czuchnowskiego z Gazety Wyborczej, bo stwierdził, że był jakiś przeciek kontrolowany, że on zadał pytania o pana rolę na przykład w aferze reprywatyzacyjnej i stąd z kolei poszedł przeciek do naszych mediów. Jakub R., z tego co wiem, wysyłał te donosy do Wszystkich Świętych, wysłał do Hanny Gronkiewicz-Waltz, wysłał do Kancelarii Prezydenta, wysłał do Kancelarii Premiera. Ja o tych donosach dowiedziałem się już w grudniu i to w zasadzie była tajemnica Poliszynela, że takie donosy skierował. Parszywe insynuacje i no było to w wielu, wielu instytucjach, także myślę, że mnóstwo osób wiedziało o tym, natomiast nikt do tego nie podchodził poważnie, bo to są insynuacje, one są ogólne, zupełnie nieprecyzyjne, w zasadzie zawarte, no to są dwie strony, które opowiadają o całej wielkiej aferze. Tam nie ma żadnych szczegółów, bo nie może być. Jeszcze to wszystko sprawia wrażenie takiego sowieckiego montażu, tam jest część prawdy, część nieprawdy w tym, co pisze Jakub R., pisze na przykład o waszych o znajomości z panem, i czy też pan swojego brata Marcina Rudnickiego z panem. Proszę nam wyjaśnić, jak to jak ja z Marcinem Rudnickim chodziłem do szkoły średniej i studiowałem na Uniwersytecie Warszawskim i rzeczywiście znałem tę rodzinę, natomiast tak naprawdę znałem Marcina Rudnickiego. Jakuba Rudnickiego znałem jako jego brata, natomiast te relacje urwały się bardzo dawno temu. Nie wiem, czy to ostatni raz widziałem go 7 czy spotkałem się na jakiejś imprezie towarzyskiej 7 czy 10 lat temu, natomiast nigdy nie było bliższych relacji z Jakubem Rudnickim. Wtedy, jak pan mówi, znaliście się z Marcinem Rudnickim, czy Jakub się pojawiał w tym towarzystwie, bywał? Oczywiście pojawiał się jako brat, gdzieś tam na różne spotkania przychodził, natomiast tak jak mówię, nie było ani moich, ani Mariusza Kamińskiego bliższych relacji z tym człowiekiem. Zarzuty, które pojawiają się w tych listach, pan mówi, insynuacje Jakuba R., dotyczą między innymi tego, że to pan miał wciągać Jakuba R. jakby w ten obieg pracy Centralnego Biura Antykorupcyjnego wtedy, kiedy wraz z Mariuszem Kamińskim i mieliśmy wciągać go w obieg pracy, a później go zatrzymywać, tak? Bo on także twierdzi, że zaplanowaliśmy jego zatrzymanie, że to wszystko było zaplanowane. To jest niedorzeczne.
Jakub R. ma ciężkie zarzuty korupcyjne. Razem ze swoją matką jest podejrzewany o to, że przyjął prawie 50 milionów złotych łapówek. Powinien odpowiedzieć przed sądem i wyjaśnić. Z tego co wiem, odpowiada prokuraturze lakonicznie. Skierował jakieś zawiadomienie do prokuratury, ale zawiadamia na także prokuraturę na temat udziału w aferze reprywatyzacyjnej Patryka Jakiego. Ja nie znam tutaj szczegółów, bo w donosach na ten temat milczy, oprócz tego, że mówi, że Patryk Jaki stoi za reprywatyzacją. No tak, obciąża wszystkich swoich współpracowników, obciąża prokuratorów, którzy prowadzą śledztwo, obciąża funkcjonariuszy CBA, takich jak Ernest Bejda, obciąża ministra koordynatora, mnie, i nie obciąża tylko jednej osoby, Hanny Gronkiewicz-Waltz. No, nie zgadza się z nią w pewnym piśmie, też ujawnionym w portalu w polityce.pl. Mówi, że on jest zupełnie czysty, natomiast Hanna Gronkiewicz-Waltz mówiła, że w ratuszu no jednak zorganizowana grupa przestępcza działała. Ja też mam takie przekonanie, że ta zorganizowana grupa przestępcza działała. Jest pytanie o rolę, jaką w tym wszystkim odgrywał Hanna Gronkiewicz-Waltz. W mojej ocenie prokuratorzy powinni rozważyć, czy nie powinna odpowiadać za niedopełnienie obowiązków, czy też przekroczenie uprawnień przy wielu decyzjach reprywatyzacyjnych. Ja przypomnę, że Hanna Gronkiewicz-Waltz bezpośrednio przez długi czas nadzorowała Biuro Gospodarki Nieruchomościami, gdzie pracował Jakub R. i gdzie zapadały te decyzje. Panie jeszcze, Jakub R. kreśli taką intrygę, którą mieliście zaplanować razem z Mariuszem Kamińskim i Ernestem Bejdą, że chodziło o wystawienie któregoś z wysokich, najlepiej członków Platformy Obywatelskiej, po to, żeby go potem namierzyć i skasować, krótko mówiąc, żeby jemu nadać twarz reprywatyzacji w Warszawie. Jakub R. może bronić się wszelkimi dostępnymi metodami. Uznał, że na pewno najlepiej będzie w związku z zarzutami, które ma, żeby sprawić, że ta sprawa jest polityczna, że tak naprawdę chodzi o reprywatyzacja to było po to, żeby obciążyć jakiegoś polityka Platformy Obywatelskiej. Ja przypomnę tak, że co 10 lat temu chcieliśmy obciążyć polityka Platformy Obywatelskiej, żeby teraz wykorzystać to medialnie, to jest niedorzeczne po prostu. To jest niedorzeczne, nie trzeba się kupy. Idzie dalej Jakub R., bo mówi o 2011 roku i w Gazecie Wyborczej czytamy: Wąsik miał mu złożyć zaskakującą propozycję wyszukania roszczeń dla kancelarii, która potem odzyskiwałaby nieruchomości, zaś pieniądze zasilałyby konta Prawa i Sprawiedliwości. To insynuacje, tego nawet nie sposób komentować w jakiś inny sposób. Nie spotykałem się z Jakubem R. i nie składałem mu żadnych propozycji, to jest oczywiste. Mało tego, ja byłem szefem klubu radnych opozycyjnych w Radzie Warszawy i my podejmowaliśmy wiele razy różne inicjatywy, żeby wyjaśniać reprywatyzację w Warszawie. Jeszcze nie wiedzieliśmy tak dużo, jak wiemy teraz. I powiem tak, że próbowaliśmy robić sesje nadzwyczajne, wprowadzaliśmy punkty dotyczące reprywatyzacji, zadawaliśmy interpelacje, różnego typu zapytania i my właśnie walczyliśmy z tą reprywatyzacją. To jest po prostu niedorzeczne, to co mówi Jakub R. i ja bym za bardzo się tym nie przejmował. Czyli to jest jego linia obrony, broni się rzeczywiście może w każdy sposób. Chcę tą sprawę upolitycznić, chcę... To jest troszeczkę tak jak z Beatą Sawicką. Co prawda brała łapówkę, ale była inspirowana przez służbę. Wymyślił sobie taką linię obrony. Okej. Jakub R., pan mówi 50 milionów łapówek być może przyjął, tak. O to jest oskarżany. To są rzeczywiście bardzo ciężkie zarzuty korupcyjne. Nie można być płotką w całym tym układzie, jeżeli mówimy o tylu milionach złotych. Ja przypomnę, że już 25 osób ma różnego typu zarzuty w aferze reprywatyzacyjnej. Działa komisja weryfikacyjna, działa także bardzo mocno prokuratura i myślę, że będą dalsze osoby miały stawiane zarzuty. Z tego co wiem, to śledztwo rozwija się dobrze, idzie mocno i jestem przekonany, że za chwilę poznamy dalsze szczegóły. Jakub R. był wiceszefem Stołecznego Biura Gospodarki Nieruchomościami. Co to było za miejsce i kim on tak naprawdę był w tym układzie? On był zastępcą dyrektora. Dyrektorem był Marcin Bajko, który nie wydawał decyzji administracyjnych. Jak gdyby tłumaczy się tym, że prowadził działalność gospodarczą, że byłoby to niedobre. Tak naprawdę zcedował to na swoich zastępców i pracowników. Było to miejsce w miarę hermetyczne, gdzie załatwiano te wszystkie sprawy. Jak pokazują przesłuchania komisji weryfikacyjnej, tam nie działało takie biuro obsługi klientów, a jeśli działało, to dla płotek, ale ci te rekiny reprywatyzacji przychodzili sobie do urzędników, naciskali, wymuszali, załatwiali. Co jeszcze? Być może ustali prokuratura.
A komisja weryfikacyjna, jak pan ocenia jej pracę i czy to jest rzeczywiście dobry sposób, bo mówi się, że to są pojedyncze decyzje zwrotowe w tej chwili, które zapadają, natomiast jakby skala tej dzikiej reprywatyzacji w Warszawie jest ogromna i tak naprawdę nie do odkręcenia przez taki organ. To są pojedyncze decyzje zwrotowe, natomiast proszę zauważyć, jakich one kwot sięgają, bo że działka przy ulicy Chmielnej jest wyceniana na 160 milionów złotych, no to jest ogromne kwoty dotyczące majątku czy komunalnego, czy Skarbu Państwa. I jestem przekonany, że działa ona bardzo dobrze. Mało tego, ona pokazuje kulisy tej reprywatyzacji. Jakimi metodami do tego dochodzono, jak zachowywali się ludzie, jak zachowywali się urzędnicy, jak zachowywała się Hanna Gronkiewicz-Waltz. Myślę, że opinia publiczna powinna poznać te mechanizmy i pozwolić sobie ocenić. Komisja weryfikacyjna pokazuje jeszcze jedną rzecz, która jak gdyby była być może opinii publicznej trochę obca. Jak za każdą decyzją reprywatyzacyjną stały ogromne dramaty ludzkie. Ogromne dramaty ludzkie. Wręcz w Warszawie zaczął robić się problem społeczny ludzi, którzy tracą swoje mieszkania komunalne w wyniku decyzji, które podejmowano w ratuszu. Panie ministrze, Gazeta Wyborcza pisze dzisiaj, że Platforma Obywatelska zapowiada wniosek o przesłuchanie i Jakuba R., i Mariusza Kamińskiego, i pana przed Komisją Reprywatyzacyjną. Jeśli będzie takie wezwanie, pan się zgłosi? Jeśli będzie wezwanie, to się zgłoszę, ale uważam, że to jest niedobry pomysł, bo dlaczego policjanci, w cudzysłowie, którzy doprowadzili do tego, że tak naprawdę komisja weryfikacyjna ma materiały, mają być teraz przesłuchiwani przed komisją weryfikacyjną. Równie dobrze mógłby być przesłuchiwany Patryk Jaki, bo też jest wymieniony w donosach Jakuba R., czy pan Robert Kropiwnicki, który jest też członkiem komisji, jeżeli przyjdzie jakiś donos niedorzeczny na jego temat. Nie można w ten sposób działać. Trzeba działać o materiały zweryfikowane, które są prawdopodobne. Donosy Jakuba R. są wyssane z palca. Są z jednej strony zemstą, z drugiej strony są próbą pewnej obrony, bo ja przypomnę jeszcze raz, gdyby nie my, Jakub R. prawdopodobnie nigdy by nie siedział, bo CBA prowadziło za czasów Pawła Wojtunika sprawy reprywatyzacyjne, tylko sprowadziło w taki sposób, żeby prowadzić, a nie doprowadzić do końca, bo Warszawa była pewnym tabu w CBA. Warszawa była pewnym tabu. Na jednej z odpraw jeden z dyrektorów CBA zapytany przez funkcjonariusza, czy mają zajmować się Warszawą, on powiedział, Warszawa to wielka polityka, my wielką polityką nie będziemy się zajmować. Także to był wyraźny sygnał, w jaki sposób, jeżeli już wpłynęły sprawy reprywatyzacyjne, mają się zajmować. A były dowody w CBA ówczesnym i zostały one wykorzystane przez Ernesta Bejdę do analizy sprawy, która pozwoliła na postawienie zarzutów Jakubowi R. i innym osobom w procesie reprywatyzacji. Ale ja powiem jeszcze jedną rzecz, bo wydaje mi się, że to nie chodzi tylko o plucie kilku osób, które tak naprawdę doprowadziły do tego, że ten proces reprywatyzacji wyszedł na jaw. To chodzi do tego, żeby obrócić tak naprawdę tendencję, że to nie Platforma i Hanna Gronkiewicz-Waltz są odpowiedzialni za reprywatyzację, ale kto inny. Był taki czas, że próbowano zwalić to na Lecha Kaczyńskiego, na świętej pamięci prezydenta. Nie udało się to zrobić i bardzo dobrze. Tutaj liczby są bezwzględne. Tu liczby są bezwzględne i zeznania są bezwzględne. To teraz trzeba to zrzucić na Prawo i Sprawiedliwość, żeby niby Prawo i Sprawiedliwość chciało zrobić z reprywatyzacji źródło dochodów. To jest niedorzeczne. To jest po prostu narracja polityczna. Jestem przekonany, że tekst, który napisał Wojciech Czuchnowski w Gazecie Wyborczej, był w jakiś sposób inspirowany przez służby Hanny Gronkiewicz-Waltz. Czy to wezwanie, które się szykuje, mówimy Platformy Obywatelskiej, ale przecież chodzi o Roberta Kropiwnickiego, to jest wyciągnięcie ręki właśnie? Według mnie to tak naprawdę Hanna Gronkiewicz-Waltz powinna przede wszystkim stanąć przed komisją, a ona odmawia. I o tym powinien rozmawiać pan Kropiwnicki, a nie o tym, czy wezwać policjantów, którzy doprowadzili do zatrzymań. Pan mówi o przerzuceniu odpowiedzialności z Platformy Obywatelskiej. Czy ma pan wrażenie, że to jeszcze da się ludziom wybić z głowy, że reprywatyzacja nie ma twarzy Hanny Gronkiewicz-Waltz? To jest chyba jakby powszechnie wiadome w tym momencie. No tak, ale Hanna Gronkiewicz-Waltz właśnie taki zabieg według mnie chce zrobić, bo ja przypomnę, że Hanna Gronkiewicz-Waltz, załączając te donosy, napisała pisma do prezesa Rady Ministrów, gdzie w tym piśmie jest żądanie
żądanie tak naprawdę, kategorycznie żądanie wyjaśnienia roli służb specjalnych w procesie reprywatyzacyjnym. Robert Kropiwnicki, Gazeta Wyborcza, podejmują ten wątek z przyjemnością, nie bacząc na to, że tak naprawdę to wszystko jest oparte na insynuacjach, pomówieniach, niepodparte faktami, dowodami. To wszystko, co się teraz dzieje, też no nie można tego nie rozpatrywać w kontekście zbliżających się wyborów samorządowych. Czy ta koalicja Platformy Nowoczesnej, być może także SLD, jest w stanie utrzymać władzę w Warszawie, czy też PiS może odbić? Ja jestem przekonany, że ostatnie wydarzenia, ale nie tylko, tylko te wydarzenia, powiedzmy, ostatnich 2 lat, sprawiają, że ludzie przeglądają na oczy i według mnie nie ma już takiej możliwości, żeby to ciało polityczne, czyli ta koalicja, pokazała ludziom jakąś świeżość, żeby ludzie uwierzyli w ich słowa. Wszyscy widzimy, jak jest rządzona Warszawa, wszyscy widzimy, jakie procesy zachodziły w Warszawie. My je odwracamy. Jestem przekonany, że dobra zmiana będzie miała miejsce także w Warszawie. A czy to jest taki próg graniczny? No bo przy poprzednich wyborach też była sprawa, nie wiem, Nowakowskiego 16, kamienicy odzyskanej przez wuja Andrzeja Walca, a jednak Jacek Sasin nie dał rady, Hanna Gronkiewicz-Walca. No nie dał rady, wygrała. Ale myślę, że jednak te procesy społeczne, te zmiany w świadomości, opinii publicznej zachodzą teraz tylko w jednym kierunku. My pokazaliśmy, że jesteśmy dobrą zmianą, że oczywiście każdy ma różnego typu potknięcia, natomiast pokazaliśmy, że twardo chcemy walczyć z tymi patologicznymi zjawiskami, które wnosiła do naszego życia publicznego Platforma i nadal chce wnosić, ale myślę, że ludzie już tego tej narracji Platformy nie kupią. Panie, zmienimy teraz temat, odrobinkę zmienimy, bo Patryk Jaki wiąże sprawy reprywatyzacyjne z konfliktem polsko-izraelskim, który w tej chwili się odbywa. Tutaj chodzi o nowelizację ustawy o IPN, ale Patryk Jaki twierdzi, że gdzieś tam w tle ta sprawa reprywatyzacyjna i odzyskiwania mienia się tli. To prawda? Na pewno ta sprawa gdzieś się tli i na pewno będzie jeszcze dyskusja na temat reprywatyzacji, bo ja przypomnę, że w tym projekcie, za którym stoi Patryk Jaki, jest zwrot nie w naturze, 20% wartości i tylko obywatelom polskim, i też nie mam możliwości zwracać tym, którzy te roszczenia kupili, tu tylko mówimy o tej dużej ustawie bezpośredniej rodzinie. Tak. Ja powiem tak, ja byłem zdziwiony wydarzeniami w Oświęcimiu i słowami pani ambasador, bo takie słowa w zasadzie nie dają Polakom żadnej szansy. One były wygłoszone w takim miejscu, w taki sposób, że zamykały pewien normalny dialog. Pani ambasador mówi, miałam takie zlecenie, musiałam je wykonać. Więc jest to pewien element jakiegoś planu. Myślę, że przekonamy się, gdzie tak naprawdę tkwi sedno, bo po takich słowach rząd polski nie mógł inaczej zrobić. Polski Senat nie mógł zrobić nic innego, jak tylko bez poprawek przyjąć tą ustawę. Takie jest moje przekonanie, bo to nie był język dyplomacji, to był język ataku. Prezydencie Publiku i prezydencie Odwagi mówią teraz szerokie środowiska w Polsce, bo ustawa leży u pana prezydenta. Jaka będzie według pana jego decyzja? Moim zdaniem prezydent podpisze tę ustawę. To jedna sprawa. Druga sprawa, niedawno przez amerykański kongres została przyjęta ustawa 447, która umożliwia, jakby, czy też wykonuje pierwszy krok w kierunku zwrotu tych nieruchomości na rzecz organizacji żydowskich, takich nieruchomości, gdzie spadkobiercy nie pozostawili potomków. To też ogromne zagrożenie i minister Czaputowicz w dzisiejszym wywiadzie dla Tygodnika Sieci mówi, to jest coś, na co absolutnie nie możemy się zgodzić. Oczywiście, że nie możemy się zgodzić, bo Żydzi, którzy ginęli w Holokauście, byli obywatelami polskimi. Polskie prawo mówi, że albo samorząd, albo Skarb Państwa przejmuje tego typu mienie i uważam, że to jest dobry pomysł. Wszyscy powinni być równo traktowani wobec prawa i jeżeli ktoś nie pozostawia po sobie spadkobierców, to powinno być przejmowane przez Skarb Państwa. Kolejny tydzień rozpoczął się spokojnie, można powiedzieć, od śniadania ministra Morawieckiego ze skoczkami narciarskimi. Mamy w końcu dobrą drużynę. Za kilka dni startują Igrzyska Olimpijskie w Pjongczang. Wiem, że pan jest kibicem. Jakie nadzieje pan wiąże medalowe? No mamy konkurs drużynowy, gdzie jesteśmy faworytem i myślę, że będziemy z Norwegami walczyć o zwycięstwo. Jestem przekonany, że po ostatnim doskonałym występie Willingen naszych skoczków, bo przypomnę, że chyba było w 4 w pierwszej 12, to jesteśmy faworytami, ale było także 3 Norwegów w czołówce, więc będzie ciężko. No i oczywiście wierzę w Kamila Stocha. Ogromnie mnie zaskoczył wczoraj Piotr Żyła. Jestem przekonany, że będziemy walczyć o medale, oby to były medale, które świecą najjaśniej, czyli złote.
Czekamy na Mazurka Dąbrowskiego w Pjongczang. Maciej Wąsik, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Dziękuję bardzo. Był gościem telewizji w Polsce.pl, a my za chwileczkę, szanowni państwo, wracamy z przeglądem prasy. Zostańcie z nami.